Jesteśmy gotowi. W takim razie dobry wieczór wszystkim. Widzę Fredrum 63 z gościem specjalnym, Serafinem Szotą, czyli ostoja naszej widzewskiej defensywy, tak jak brzmi tytuł tego pokoju. Oczywiście zapraszamy Was do interakcji, zadawania pytań, generalnie do takiej szerszej rozmowy na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło u Serafina, ale też to, co się dzieje na bieżąco w Widzewie. Myślę, że minęło chyba, jeżeli się nie mylę, 11 miesięcy od Twojej wizyty, bo ostatnia była w Red Roomie 44, czyli 5 maja, zdążyłem sobie zauważyć. Więc co u Ciebie słychać, co się wydarzyło na plus, co na minus, czy Widzew jest mocniejszy, czy słabszy względem tego, co było w tamtym roku, jakie Twoje spostrzeżenia na dzień dzisiejszy, jak to wygląda z Twojej strony? No tak, no sporo się wydarzyło od mojej ostatniej wizyty, począwszy tutaj od moich indywidualnych spraw. No to oczywiście bardzo zadowolony jestem z tego, jak progresuję, jaki robię postęp i to na pewno jest na plus. Oczywiście też no, takim punktem zwrotnym była ta kontuzja. I to na pewno był ten moment taki no bardzo ciężki, jeden z cięższych w moim życiu jak do tej pory. Mam nadzieję, że już nie będę musiał przeżywać takich chwil, ale uważam, że ten moment ciężki, bo to zawsze jest, no nie jest łatwe dla zawodnika, który jest ambitny, który chce i któremu zależy. Ale uważam, że ten moment bardzo dobrze wykorzystałem. Przepracowałem go, wzmocniłem się oczywiście tutaj i mentalnie, i pod względem fizycznym. Potem powrót. Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby o tym porozmawiać, bo nie ukrywam, to było takie doświadczenie teraz, które mnie bardzo dużo nauczyło. Ale uważam, że naprawdę sporo się wydarzyło. Myślę, że jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Klub się cały czas rozwija, my jako zawodnicy też się rozwijamy. Myślę, że to też widać. Zwycięstwo z ŁKS-em, z Lechem, z Legią. Myślę, że to są takie chwile, gdzie każdy widzewiak czekał bardzo długo. I myślę, że idziemy w dobrym kierunku. No właśnie, ten twój powrót, Serek, powiedz, bo nie musiałeś w sumie długo na to czekać, paradoksalnie. No i wiadomo, jak to w piłce. Nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Czy ta długa pauza pomogła ci przepracować właśnie sytuację, w której no pewno często się piłkarz znajduje w swojej karierze, gdzie jest duża rywalizacja na jego pozycji? Bo miałem wrażenie, że ty jesteś takim gościem, który jest świadomy, natomiast no ja obserwując Cię z boku, miałem wrażenie, że widać często po Tobie, że no nie jesteś szczęśliwy na przykład jak nie grasz, tak? I nie wiem, nawet oglądając kulisy, czy oglądając zgrupowanie na przykład Bunieyowi, jak wróciliście z Turcji, to tak patrzyłem na Ciebie i wiedząc o tym, że Ty jesteś mega ambitnym gościem i pewno zdawałeś sobie sprawę, że ta para wyjściowa to będzie Ibiza i Żyrko, to nie byłeś z tego szczęśliwy. Los, tak mówię, do Ciebie się uśmiechnął. Wykorzystałeś w mojej opinii tę szansę. I jak to Ty przepracowujesz jako zawodnik? Czy właśnie ta pauza teraz dłuższa dała Ci jakieś tutaj nowe narzędzia w tej materii? Myślę, że to jest bardzo mądra rzecz, jaką powiedziałeś. A mianowicie to, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Ja też pamiętam moją sytuację po przyjściu do Widzewa, kiedy też nie byłem podstawowym zawodnikiem, czekałem na swoją szansę, ktoś wypadł, ja wskoczyłem teraz i tego miejsca nie oddałem. Aż do momentu, kiedy ja złapałem kontuzję i ktoś skoczył w moje miejsce. Nie powiedziałbym, że byłem osobą nieszczęśliwą. Byłem szczęśliwy, bo dla mnie dobro zespołu liczy się najbardziej, ale zawsze w głębi serca boli to, jeżeli siedzisz na ławce i obserwujesz to wszystko z boku. Moje myślenie troszeczkę zmieniło się właśnie po tej kontuzji. Kiedy siedziałem na trybunach, nie mając tak naprawdę żadnego wpływu na to, co dzieje się na boisko, lecząc swoją kontuzję, teoretycznie w ogóle nie przebywając
z zespołem, kiedy ja przychodziłem do szatni Widzewa, to zawodników nie było. Ja wychodziłem, oni przychodzili, więc moje myślenie troszeczkę zmieniło się po tej sytuacji. Zauważyłem, że trzeba po prostu się cieszyć chwilą i po prostu robić swoje, bo to, czy trener ze mnie skorzysta, czy nie, to jest po prostu, nie mam czasami na to wpływu. No ja muszę robić swoją robotę, muszę wykonywać swój zawód najlepiej, jak potrafię, a co będzie dalej, to po prostu czasami człowiek nie ma na to wpływu. A tu się nie zgodzę, że byłem osobą nieszczęśliwą. Byłem szczęśliwy, bo wróciłem po naprawdę sporej przerwie i naprawdę każda minuta na boisku bardzo mnie cieszyła. Tym bardziej to, że z każdą minutą czułem się coraz pewniej, jeżeli chodzi o ten staw skokowy. I tak jak mówię, no ale też na to zapracowałem, bo tutaj pracowaliśmy razem z fizjoterapeutami, jak i indywidualne treningi z Tomkiem Kuźniarkiem. No to ostatnio rozmawiałem właśnie z moim trenerem, to powiedział, że przez okres prawie 4 miesięcy zrobiliśmy około 80 treningów indywidualnych, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik i myślę, że ta moja ciężka praca, którą włożyłem wtedy w okresie kontuzji, po prostu teraz mogę zbierać plony. Naliczyłem szereg 16 spotkań, które cię ominęło, łącznie z tymi dwoma grami kontrolnymi ze Slovanem i z Tessinem, jeżeli się nie mylę. I tak jak nawiązałeś do tego, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego, to tobie się trafił akurat mecz. Oczywiście zagraliśmy 3 spotkania, na których byłeś, gdzie byłeś na ławce, natomiast trafił ci się mecz szczególny, bo pojechaliśmy do Krakowa na Puchar Polski i tutaj kontuzja Juana i wchodzisz ty. To tak troszkę taki paradoks, nie? Że na początku we wrześniu to tyle wyleciałeś ze składu z racji tej kontuzji na dłuższy czas, no i teraz przydarzyło się to, co przydarzyło akurat w takim meczu, który dla ciebie na pewno był szczególny. I tak chciałem zapytać właśnie raz, że o tą sytuację, a dwa, jak podchodziłeś do tego meczu, jak ten mecz według ciebie, jak w twojej głowie się rozgrywał, czy on był naładowany takimi pozytywnymi emocjami, czy jednak, bo był taki moment podczas tego meczu, gdzie tam w samej końcówce, jeżeli się nie mylę, już w dogrywce chyba, gdzie mocno była podgrzana atmosfera między tobą i jednym z zawodników, czy nawet kilku Wisły Kraków. Ale generalnie chciałbym, żebyś powiedział w paru zdaniach, jak ten mecz widziałeś przed meczem, jak może po. Czy faktycznie uważasz się troszkę pokrzywdzony jako też jedna z osób, która była na boisku i widziała, co się wydarzyło? Czy czułeś, że jesteśmy już tak blisko, a finalnie nie udało się awansować? Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No troszeczkę tych pytań było, teraz musiałbym sobie wszystko zapisać, ale postaram się na wszystko odpowiedzieć. Każdy wie, jak pozycja centralnego obrońcy czy bramkarza wygląda. Jeżeli jest ta stabilizacja i zawodnik na tej pozycji gra dobrze i solidnie, to często trenerzy nie szukają zmian. I oczywiście nie można nigdy życzyć komuś kontuzji czy złego meczu i tak dalej, ale no trzeba liczyć na to, że na swoją szansę i aż czekać na ten swój moment i przede wszystkim być gotowym, bo to, żeby wskoczyć na, nie wiem, czy w 20, tak jak ja wszedłem, czy w 40 minucie, no to też nie jest od razu powiedziane, że ten zawodnik wskakuje i zostaje. No trzeba być zawsze gotowym i mentalnie, i fizycznie, bo często jest tak, że zawodnik, kiedy siada na ławce, to jest to takie rozluźnienie i nie wiem, czasami złość, czasami nerwy, rozluźnienie. Jeżeli przychodzi ten moment wejścia na boisko, to wtedy ten zawodnik no, po prostu nie jest gotowy, nie jest wzmocnieniem. Więc to jest na pewno bardzo ważna kwestia. A co do samego meczu, to tak, no, spędziłem w Wiśle bardzo, bardzo fajny, no, prawie 3 lata z jednym rokiem wypożyczenia w Stomilu Olsztyn. Poznałem tam mnóstwo przyjaciół, poznałem też, związałem się z moją narzeczoną, więc to na pewno bardzo fajny czas był, ale podchodziłem do tego jak do normalnego meczu. No, tak naprawdę nie czułem jakiejś, nie wiem, presji przed meczem, czy
nie wiem, czy podchodziłem do jakoś specjalnie do tego meczu. Podchodzę tak samo jak do każdego innego. A to, co się wydarzyło na boisku, to nie chcę za bardzo tego już komentować, bo to jest historia. Myślę, że każdy wie, co się wydarzyło, każdy to widział i tak jak mówię, no, to już nie jest mi komentować. Chcemy się skupić już teraz tylko na przyszłości. Jeszcze tak chciałem klamrą zapiąć ten mecz w Krakowie. Duży był zawód w drużynie, bo miałem takie wrażenie osobiście, że w tym sezonie Widzew naprawdę mocno postawił na ten puchar i pewno każdy miał z tyłu głowy, że już niewiele brakuje, żeby tą majówkę spędzić na Narodowym i to mnie ciekawi, jak wy to przeżyliście tak mentalnie, jak potrafiliście to przetrawić, bo wiadomo, że przed wami był dosłownie za chwileczkę następny ciężki mecz w lidze we Wrocławiu i ciężko było wyrzucić ten mecz z Krakowa z głowy? Myślę, że tak. Myślę, że po meczu były mocne nerwy i takie zdenerwowanie. Myślę, że dało się odczuć to po zawodnikach i no szczególnie po tym gdzieś tam błędzie, który końcowo no, miał wpływ na wynik spotkania. No, ciężkie są to sytuacje, kiedy nie masz wpływu na kogoś decyzja, a ta decyzja jest podejmowana przeciwko tobie, więc na pewno to był ciężki czas, ale też no, jakby nie patrzeć, sami dopuściliśmy do tej sytuacji, bo Wisła też uważam stworzyła sobie za dużo tych sytuacji, jak na to, że my byliśmy klubem z ekstraklasy. Myślę, że też powinniśmy się wystrzec wielu błędów i po prostu zagrać lepiej. A myślę, że to, co wydarzyło się po meczu ze Śląskiem, to było po prostu taki ciąg dalszy tego meczu z Wisłą. Ale tak jak mówię, no, to już jest historia. Myślę, że mamy też fajne mecze za sobą, tak jak Legia i na tym bym się skupiał. To ja zapytam o trenera Niedźwiedzia i o trenera Myśliwca, no bo miałeś okazję pracować u jednego i u drugiego i chciałbym zapytać o to, jak z twojej perspektywy widzisz zmiany na plus w Widzewie. Przede wszystkim chodzi mi o to, jak to z twojej perspektywy po prostu wygląda. No, przepracowaliśmy już dłuższy okres z trenerem Myśliwcem. Kibice widzą swoje i tak dalej, media widzą swoje. Natomiast chciałem zapytać, jak ty to widzisz? Czy ten sposób gry, który mamy teraz, jest bardziej zaadaptowany pod to, co ty lubisz, czy jednak wolałeś to, co graliśmy wcześniej? Jak to wygląda? Ja jestem, myślę, takim zawodnikiem, który jeżeli przepracuje jakiś okres z danym trenerem, to bardzo łatwo i szybko potrafię się dostosować. Myślę, że jak i trener Janusz, jak i trener Daniel mają swój pomysł na grę. Myślę, że jest to styl bardzo ofensywny. Taką największą różnicę, jaką widzę między trenerem Niedźwiedziem a trenerem Myśliwcem, to, że trener Myśliwiec jest bardziej spokojniejszą osobą, a trener Janusz był bardziej taki impulsywny, jeżeli chodzi o emocje, ale nie mówię tutaj w złej kwestii, jeżeli chodzi o trenera Janusza. No, każdy ma swoje gdzieś tam mocniejsze strony, tak samo zawodnicy, jak i te gorsze, ale mówię, no to ja jestem takim zawodnikiem, który myślę, że nie mam tutaj problemu z dostosowaniem się do taktyki danego trenera i myślę, że to też pokazuje. A ty w tej swojej przygodzie z Erek z piłką już pewno kilku trenerów ładnych przerobiłeś i tak z perspektywy czasu jakiego wolisz mieć właśnie trenera? Takiego impulsywnego, który żyje, wiesz, jest głośny i tak dalej, czy trenera stonowanego, który bardziej tłumaczy merytorycznie niż może tam, że tak powiem, pompuje bardziej piłkarzy? Ja myślę, że ogólnie bycie trenerem to jest bardzo ciężki kawał chleba i myślę, że takie czucie drużyny, kiedy zespół potrzebuje jakiejś reakcji, jakiejś, nie wiem, jakiegoś bodźca, ale czasami no,
są różne sytuacje na boisku. Trener musi czuć sytuację w szatni, to, co się dzieje na boisku. Czasami trzeba zareagować agresywnie, gdzieś tam mocno zareagować w szatni, a czasami gdzieś tam uspokoić zespół i powiedzieć: panowie, spokojnie, opanujmy się. Więc myślę, że to jest chyba najcięższa kwestia, jeżeli chodzi o bycie trenerem i takie poprawne rozczytanie potrzeb drużyny. A jak to odbierasz tak globalnie sprawę właśnie trenerów? Bo mówiłeś kiedyś, że jesteś dosyć blisko z Jackiem Magierą. Opowiadałeś tutaj nawet u nas o tym. I ja jak patrzę sobie na Śląsk Magiery, to się czasami zastanawiam. Oglądam tą Ekstraklasę już ponad grubo 30 lat i wiesz, i zastanawiam się, czym to jest właściwie uwarunkowane. Jestem ciekawy tutaj twojej perspektywy jako piłkarza, że ten Śląsk, wiesz, w tamtym sezonie na przykład broni się przed spadkiem do ostatnich prawie kolejek. Nie zachodzą tam jakieś, wiesz, wielkie zmiany personalne, wręcz uważałem, że się osłabili, bo ten Jebołach odchodzi do Rakowa. I nagle taki wystrzał. Jak ty? Jaką masz na to receptę? Jaką masz na to odpowiedź? Mogę zacząć od tego, że Jacek Magiera i jego sztab to naprawdę są specjaliści w tym, co robią, i myślę, że też poprawnie odczytali to, jaki mają potencjał zespołu, jak poukładać zespół i co najlepiej zrobić. Ja pamiętam, oglądałem Śląsk-Wrocław w pierwszych dwóch kolejkach tej rundy. Był to mecz na pewno z Pogonią Szczecin, przegrany 1-0, gdzie Śląsk grał ofensywnie, starał się kreować sytuacje, grali na połowie przeciwnika, ale koniec końców przegrali ten mecz, mimo tego, że mieli większe posiadanie, mieli więcej strzałów i tak dalej. I był jeszcze kolejny mecz, gdzie też, chyba ze Stalą Mielec pamiętam, kolejny też przegrany mecz, gdzie też Śląsk kreował sytuację. No i myślę, że ten mecz z nami pokazał, że styl Śląska jest bardzo defensywny i oni dobrze czują się w tych kontratakach. No, myślę, że jakby porównać mecze z Pogonią Mielcem, a nasz mecz ze Śląskiem, to grał tak naprawdę dwa inne zespoły. Mówię tutaj o Śląsku Wrocław. Więc myślę, że ten styl defensywny Śląska bardzo im pomaga i to jest, myślę, taki główny sukces całego sztabu, że potrafili znaleźć odpowiednią taktykę. Czyli to uważasz, że w naszej ekstraklasie defensywa to jest taki żelazny, że tak powiem, sektor, na którym możesz budować coś więcej, jeżeli masz dobrą obronę, jeżeli nie tracisz. To wychodzi z założenia, tak jak kiedyś starsi trenerzy mówili, przede wszystkim na zero z tyłu, a z przodu zawsze się coś wykreuje i można dużo, dużo tym zyskać w Ekstraklasie? Myślę, że tak, że można tym dużo zyskać, ale nie skupiałbym się tutaj na defensywie, bo są drużyny, które są stricte przygotowane pod styl defensywny i bronią się, nie wiem, jest sporo takich zespołów w Ekstraklasie. Ale czasami nawet ustawienie takie głębsze gdzieś tam, kiedy my nawet czasami widzewem bronimy troszeczkę niżej, to też ma swoje plusy, bo wiemy, że to my wtedy możemy stworzyć zagrożenie z kontrataków. I ogólnie uważam, że ciężko jest grać cały mecz w wysokim pressingu. Myślę, że każdy mecz powinien mieć swoje fazy. Wiadomo, że też działania przeciwnika na to wskazują, ale myślę, że powinniśmy, jako ogólnie drużyny powinny grać falowo, że nie cały czas w wysokim pressingu, tylko czasami poczekać na przeciwnika, wiedzieć, kiedy jest słabszy moment przeciwnika, kiedy przycisnąć ich wyżej. Myślę, że to też jest fajny temat do rozmów. To ja chciałem zapytać o tą sytuację troszkę z piekła do nieba, nawiązując do sytuacji z bramkarzem, gdzie sprzedajemy za fajne pieniążki, jak na dzisiejszy czas w Widzewie, Rawasa za wielką wodę. Przychodzi do nas Krajcarik, no łapie kontuzję, pewnie jako obrońca zastanawiasz się, co teraz będzie.
i nagle jest bomba, trafia Gikiewicz do Widzewa, czy dla takiego, czy dla ciebie przede wszystkim ma to duże znaczenie, że masz za plecami gościa, który no, jak na standardy ekstraklasy ma kawałek dobrej kariery w Bundeslidze i generalnie no myślę, że na pewno jest topowym bramkarzem w ekstraklasie, to mając takiego wariata, no bo można tak powiedzieć, na pewno Gikiewicz jest bardzo pozytywnym gościem i chyba ma duży wpływ na atmosferę tą in plus w szatni, to czy mając takiego gościa za plecami, to czy czujecie się też pewniejsi siebie? Czujecie, że nawet jeżeli ktoś coś zepsuje, to faktycznie masz takiego człowieka, który nie raz, nie dwa wyratuje sytuacje, które niekoniecznie przeciętny bramkarz byłby w stanie wybronić? No na pewno Giki wniósł sporo doświadczenia tutaj do szatni i też myślę, że też dla młodych zawodników to jest fajna rzecz, że mogą trenować z takimi zawodnikami, podpytać jak to wygląda na zachodzie i na pewno tego doświadczenia troszeczkę złapać, ale powiem wam szczerze, że ja byłem bardzo spokojny, jeżeli nie mam tak, że jakoś przeżywam, czy ktoś łapie kontuzję, czy wiadomo, że zawsze to jest słaba rzecz, ale to wiesz, bramkarz newralgiczna pozycja, prawda? Tak, ale mówię, no bardzo jakoś spokojnie do tego podchodziłem, wiem, że też Kuba Szymański był gotowy, żeby powalczyć tutaj o jedynkę, jak i Janek Krzywański, więc myślę, że w razie kontuzji są osoby, które no tutaj zastąpią danego bramkarza. Słuchaj, a może ten spokój wynikał z tego, że wiedziałeś, że Giki przychodzi do Widzewa? No, coś tam, może wiedziałeś więcej niż inni. No nie będę tutaj mówić, ale gdzieś tam jakieś słuchy się obiły. Ale nie, mówię, że Giki na pewno wniósł bardzo dużo doświadczenia. Myślę, że też ten spokój widać w jego grze i na pewno nam jeszcze dużo pomoże. Dobra, to może cofnijmy się troszeczkę w czasie i pewno do meczu, który grzał mocno wszystkich kibiców. Pewno już wiesz, do czego chcę nawiązać, do tego meczu z Legią. Jak z perspektywy czasu ty widzisz ten mecz? Wiadomo, że presja była duża pewnie na was jako na drużynie. Każdy liczył, że w końcu teraz ta Legia troszeczkę w lekkim dołku była i ja już osobiście słyszałem to wielokrotnie w Widzewie, że teraz, jak nie teraz, to nigdy i nigdy się nie udawało przez ostatnie długie lata. Jak ty osobiście przeżyłeś ten mecz? Takim w twojej całej karierze w Widzewie, w jakim miejscu byś uszeregował ten mecz? Nie wiem, to był mecz top 3 dla ciebie w Widzewie? Jak ty to widziałeś osobiście? Myślę, że tak. Myślę, że to był taki też specjalny mecz. 24 lata, tak? Czekaliśmy na zwycięstwo. Myślę, że dla całej społeczności Widzewa no było to święto i też dało się odczuć po meczu, że ludzie po prostu byli wdzięczni za to, że wygraliśmy. My jako zespół też czuliśmy to, że to jest naprawdę no święto tutaj dla całego Widzewa, więc tym bardziej cieszymy się, że udało się wygrać, że udało się zagrać na zero z tyłu, ale też, że pokazaliśmy się naprawdę z bardzo dobrej strony, bo uważam, że ten mecz, jak i w defensywie i ofensywie, no był bardzo dobry i myślę, że tutaj wszyscy jako zawodnicy, jako kibice, jako cały Widzew daliśmy tutaj piękny pokaz piłki nożnej. A powiedz mi, Serek, nie denerwowało was to, bo ja na przykład, mnie to mocno denerwowało po tym meczu z Legią, gdy oglądałem sobie różne magazyny o naszej ekstraklasie i miałem takie wrażenie, że więcej się mówi o tym, że ta Legia jest, wiesz, w dołku, niż o tym, że ten Widzew naprawdę zagrał dobry mecz i go wygrał. Mnie to osobiście mocno irytowało, powiem ci szczerze. Wiecie co, ja ogólnie nie oglądam. Nie oglądam żadnych skrótów, nie oglądam ogólnie. Analizuję swój mecz, ale bez głosu staram się gdzieś tam nie słuchać opinii innych. Wiem, że moja opinia na dany temat jest najważniejsza i to,
czy ktoś tam powie, że graliśmy ze słabą Legią, czy graliśmy z innym zespołem. No szczerze mówiąc, to mnie to troszeczkę nie interesuje. I ja uważam, że Legia jest mocnym zespołem i zaprezentowaliśmy się naprawdę bardzo dobrze na tle dobrego rywala i pokonaliśmy ich w bardzo dobrym stylu. A ja się cofnę jeszcze do tyłu i zapytam o mecz, w którym niestety nie wystąpiłeś, natomiast go wygraliśmy, czyli derby Łodzi na wyjeździe. Pewnie nie mam wiedzy, gdzie wtedy akurat... inaczej, nie mam wiedzy, jak wygrałeś ten mecz, czy bardziej ta Legia była dla ciebie takim meczem, który grzał cię wewnętrznie bardziej, czy jednak te derby, bo u nas to są takie zdania w Łodzi dosyć mocno podzielone, jedni ten mecz z Legią bardziej traktują jako derby Polski, drudzy bardziej idą w stronę UKS-u. Chciałem zapytać ciebie o te derby, jak ty to odbierałeś jeszcze przed meczem. Czy obawiałeś się w ogóle tego meczu, bo jednak na UKS na dzień dzisiejszy jest zespołem takim, który dopiero teraz gdzieś ostatnio, w ostatnich tygodniach złapał jakiś oddech, natomiast do momentu derbów Łodzi to był raczej outsider i teoretycznie nie powinniśmy się obawiać niczego, ale jak wiemy, derby rządzą się w pewien sposób swoimi prawami i ja dzisiaj idąc drogą, pytając o te wszystkie mecze, takie ważniejsze dla kibiców, po derby chciałbym też zapytać, jak to wyglądało z twojej perspektywy. No tak, mimo to, że UKS był na ostatnim miejscu, to myślę, że to, co powiedziałeś, to jest bardzo fajne, że derby rządzą się własnymi prawami i myślę, że niezależnie od tego, na którym miejscu są oni, na którym my, to zawsze te derby są ciężkie i dla jednego, jak i dla drugiego zespołu. Więc tym bardziej cieszę się, że chyba trzeci raz z rzędu, tak? Raz w pierwszej lidze, raz u siebie i teraz trzeci raz zdołaliśmy pokonać UKS i to na pewno cieszy. A czy bardziej odbierałem zwycięstwo z Legią czy z UKS-em? Powiem tak, no dla kibiców ogólnie to jest fajna sprawa, że wygraliśmy dwa te mecze, ale trzeba też powiedzieć, że każdy mecz ligowy ma taką samą wartość punktową, czyli czy wygramy z Legią, czy wygramy z UKS-em, czy kolejny mecz z Koroną, no to za każdy mecz, za zwycięstwo są 3 punkty. Nie ma tutaj, nie wiem, przywileju, że wygramy derby, dostajemy 4 punkty, tylko jednak my troszeczkę jako zawodnicy patrzymy na to też z innej strony, że każdy mecz po prostu musimy zagrać jak najlepiej, żeby punktować, żeby widzę wstał jak najwyżej. Generalnie ten zespół, którego jesteś częścią, przywrócił pewną równowagę, przede wszystkim piłkarską na Widzewie, bo w latach 90. Widzew jednak wygrywał te mecze derbowe regularnie. Wy tak naprawdę nawiązujecie do tego, a przy okazji chyba najważniejsze w tym wszystkim, że gdzieś ta nadzieja się zapaliła najbardziej w kibicach po tym, jak to zwycięstwo z Legią zostało osiągnięte, bo minęło prawie ćwierć wieku, ale nie zmienia to faktu, że jednak co by się później nie wydarzyło, jakby ten zespół się nie rozwijał, to zawsze ta drużyna i między innymi ty też będziecie na pewno zapamiętani z tego, że jednak ktoś ten pierwszy krok zrobił, bo wielu kibiców sobie mówi, że pewne etapy zostały już ukończone i tym kolejnym takim wieńczącym wszystko odbudowę Widzewa była właśnie wygrana z Legią i te podwójne wygrane derby i fajnie, że to się udało dosyć szybko po wejściu do Ekstraklasy, bo szczerze mówiąc ja byłem mocno sceptycznie nastawiony do tego sezonu. Z wielu powodów, chociażby też transferowych. Uważałem, że zespół nie jest na tyle solidny, aby tutaj to wszystko układało się po naszej myśli, ale przede wszystkim chyba ze względu na to, że, no, że te wiosny, na pewno słyszałeś o tym i też w jakimś stopniu odczułeś, że ta wiosna Widzewowi nie do końca wychodzi i każdy się tutaj obawiał. A tutaj dzięki Bogu, ale też pewnie w waszej ciężkiej pracy to wszystko jakoś tak się ułożyło, że ta wiosna w końcu wygląda przyzwoicie, dlatego myślę, że ten zespół z wielu powodów na pewno zostanie bardzo dobrze zapamiętany i na pewno mam nadzieję taką, że to pójdzie jeszcze dalej, kolejny sezon, mimo że ten się jeszcze nie skończył, to że kolejny będzie jeszcze lepszy, tym bardziej, że to chyba jest jasne, że dla tak dużego klubu jak Widzew, czy Wisła, czy Legia, czy Lech Poznań, to każdy dobry sezon, to wśród kibiców jednak te apetyty rosną
i wiadomo, że dzisiejszy, ten tegoroczny sezon zawsze będzie w przyszłym sezonie chciał być poprawiony. No to jakby to jest standard i myślę, że każdy kibic na Widzewie chciałby, żeby kolejny sezon był jeszcze lepszy. I mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku, że po prostu Widzew będzie walczył o jak najwyższe lokaty i może ten Puchar Polski w tym roku się nie udał, ale mam nadzieję, że będziemy z roku na rok walczyć o takie cele, bo to myślę, że jest ważne dla takiego klubu jak Widzew, żeby jakiś ten cel mieć i dążyć do niego mimo pewnych ograniczeń. Myślę, że jakby ktoś 5 lat czy tam 4 lata temu powiedział, że Widzew Łódź w tym czasie, w którym jesteśmy teraz, będzie walczyć o półfinał Pucharu Polski, czy będzie grać jak równy z równym, z najlepszymi drużynami w Ekstraklasie, to myślę, że każdy brałby to w ciemno i to też pokazuje drogę Widzewa. Myślę, że ten klub cały czas się rozwija. Myślę, że ten klub ma bardzo duży potencjał do rozwoju. Wiadomo, trzeba poprawić kilka rzeczy, nad którymi cały klub pracuje, ale myślę, że czy jedna słabsza runda, czy jakiś słabszy okres w naszej grze, to są sprawy normalne. Też zbieramy to doświadczenie. Też trzeba powiedzieć, że jesteśmy dosyć jeszcze młodą drużyną jak na Ekstraklasę i to doświadczenie cały czas zbieramy. Też sporo młodych zawodników do nas przyszło, którzy mają też duży potencjał na to, żeby grać coraz lepiej i myślę, że ta drużyna potrzebuje jeszcze czasu, potrzebuje doświadczenia, ale tak jak mówię, te doświadczenie zbieramy i myślę, że z meczu na mecz, z sezonu na sezon będzie to widać, myślę, że to widać i będzie tylko lepiej. A ty osobiście, tak indywidualnie, Serek, jaki masz apetyt z Widzewem? Masz apetyt na coś większego w jakiejś tam nieodległej perspektywie czasu? Chciałbyś tutaj się zapisać, że tak to nazwę, złotymi zgłoskami w historii klubu, tak na stałe, żeby, wiesz, coś wstawić do gabloty? Masz taki apetyt, żeby w Widzewie naprawdę zapisać się, krótko mówiąc, w historii tego klubu? No oczywiście. No. Myślę, że sporo ludzi mnie poznało z tej strony charakteru i skłamałbym, mówiąc tutaj, że przyszedłem tutaj tylko po to, żeby grać i gdzieś tam walczyć o utrzymanie. No. To nie jest mój cel, to wiadomo, że ten apetyt rośnie i cały czas chce się więcej. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chciałbym osiągnąć sukcesu z Widzewem i na pewno to jest taki mój cel nadrzędny, żeby wstawić jakieś trofeum do gabloty. No właśnie, już trochę jesteś w Widzewie. Jak tak patrzysz, jak ten klub ewoluuje, jak się rozwija, to według ciebie, tak twardo stąpając po ziemi, oczywiście tutaj nie oczekujemy jakichś farmazonów opowiadania i fantazjowania, nie? Tylko takiego twardego spojrzenia na to. Jak myślisz, przed Widzewem jest jakaś przyszłość, powiedzmy, nie aż tak odległa, umówmy się, tak? Już nie będziemy może strzelać latami czy tam sezonami, nie? Ale czy jest jakaś przyszłość przed Widzewem, która może dać tutaj klubowi i nam wszystkim tutaj kibicom jakąś dużą satysfakcję? Czy widzisz ten klub, który się rozwija i to może być naprawdę za niedługi czas drużyna, klub, który będzie mógł powalczyć o te topowe miejsca w lidze? Tak, widzę to, ale musimy poprawić naprawdę sporo rzeczy, zaczynając tutaj od bazy treningowej, która tak naprawdę już musi zacząć powstawać, bo zbyt dużo energii tracimy na to, na tej łodziance i myślę, że ta infrastruktura treningowa też. Myślę, że to jest priorytet do tego, żeby budować sukces i myślę, że jeżeli poprawimy kilka rzeczy, też oczywiście my jako drużyna też pójdziemy do góry, to myślę, że to będzie naprawdę duży krok, żeby coś ciekawego zrobić.
No właśnie, ta łodzianka i w ogóle ta cała infrastruktura, nazwijmy to szeroko pojęta, treningowa. Myślę, że to jest w tej chwili największa taka pięta achillesowa naszego klubu, że tutaj jest najwięcej w tej chwili do zrobienia i gdyby ta baza stała na dużo bardziej przyzwoitym poziomie, to dzięki temu też drużyna mogłaby się szybciej rozwijać i to za tym idzie klub cały osiągać lepsze sukcesy. Tutaj bez dwóch zdań. Myślę, że to jest największa nasza pięta achillesowa i najwięcej tracimy, myślę, tutaj na tym polu. A ja zapytam o wrażenia z kadry, bo wiem, wspominałeś mi, że jedziesz na kadrę, więc chciałem zapytać o ten mecz, tak troszkę od zakręcając tematu Widzewa na chwilkę, to jak wrażenia z meczu z Estonią i czy byłeś na Walii? Nie, na Walii nie byłem, ale no można powiedzieć, że pojechałem tam dla mojego przyjaciela Bartka Slisza. No też wiadomo, pojechał teraz do Ameryki, bardzo rzadko możemy się spotkać, więc jeżeli tylko jest jakaś chwila, żeby porozmawiać z nim w cztery oczy, na żywo, to chcę to wykorzystać. No i też myślę, że dla niego to, że pojawiłem się na trybunach wspierając go, to też dużo pokazuje i tak jak mówię, no w szczególności pojechałem tam dla niego. Oczywiście też trzymałem kciuki za Polaków, ale nie ukrywając, no też miałem tam, żeby odwiedzić swojego przyjaciela. No właśnie, skoro już Patryk zahaczył tą kadrę i teraz była ta przerwa na kadrę, to może się zatrzymajmy faktycznie chwilę przy tej reprezentacji. Mocno przeżywałeś ten mecz w Walii, te rzuty karne i drugie takie pytanie, właściwie ważniejsze, które ciśnie mi się na usta. Wielu kibiców, spotkałem się z wieloma opiniami takimi, że no po to z tą Walią właściwie wygrywać, po co jechać na te Euro, czy się tam tylko skompromitujemy, wiadomo, grupa śmierci i tak dalej, bla, bla, bla. A ja zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej być na dużej imprezie niż stać za drzwiami i to jest taki zawsze kop, jeżeli chodzi o koniunkturę piłki, zainteresowanie, nie wiem, dzieci, które garną się do uprawiania piłki nożnej, etc., sponsorzy i tak dalej. I zawsze lepiej być, kiedyś Byszek Bolik, nasza legenda, porównał jeżdżenie na duże imprezy jak, wiesz, chodzenie na dyskoteki i zawsze mówił, że nieważne, czy z tej dyskoteki wyjdziesz jako pierwszy, czy jako ostatni, ale ważne, żebyś na niej był, a nie stał pod drzwiami. Jak ty na to patrzysz? Jak ty byś odpowiedział tym kibicom, którzy mówią, a po co tam jechać, tylko oklep dostaniemy? No nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że dostanie się na tak wielką imprezę, gdzie to jest tak naprawdę okno poglądowe na świat i my jako reprezentacja możemy się zaprezentować przed całym światem tak naprawdę. Jeżeli ktoś uważa, że no lepiej zostać w domu i oglądać sobie inne drużyny, no to myślę, że ma duży problem ze sobą. I mnie osobiście irytuje taka czasami... nie wiem, takie januszowanie, można to tak nazwać, bo trzeba, no trzeba jednak patrzeć na to, że to są mistrzostwa Europy i czy awansujemy w karnych, czy nie wiem, czy po standardowym czasie gry, to myślę, że to jest naprawdę, no to jest wielki sukces i chyba pięciokrotnie teraz zakwalifikowaliśmy się do tak dużej imprezy z rzędu. Myślę, że kiedyś tak nie było i na pewno to pokazuje to, że polska piłka idzie do przodu. Ekstraklasa się rozwija. Też widzimy, ilu zawodników wyjeżdża za granicę i za jak fajne pieniądze już są to transfery. Myślę, że te stadiony też coraz lepiej wyglądają w Ekstraklasie i ci ludzie naprawdę schodzą się licznie na stadiony, więc myślę, że naprawdę ta polska piłka idzie do przodu i tak jak mówię, jeżeli ktoś uważa inaczej, no to już ma tutaj duże problemy. Ja też uważam założenie, że trzeba się sprawdzać z najlepszymi i kompletnie też nie rozumiem tego narzekania, a lepiej grać na Francję i Holandię i ewentualnie myśleć tutaj, że coś z tego pozytywnego wyciągniemy niż grać z kelnerami i uważać, że jesteśmy bogami piłki nożnej, także ja patrzę to w ten sposób, że jak uczyć się to od najlepszych, także też nie uważam, żebyśmy byli na jakiejś mega straconej pozycji, bo poprzedni turniej też pokazał, że
niespodzianki potrafią się zdarzać i potrafiliśmy zagrać, może nie zagraliśmy wielkiej piłki z Argentyną, ale jednak w jakimś tam stopniu potrafiliśmy pewne rzeczy zneutralizować i uważam, że tutaj też może być podobnie i trzeba na pewno w to wierzyć i mocno dopingować. Ja powiem wam, panowie, szczerze, że czasami nie rozumiem takiej mentalności właśnie niektórych ludzi, którzy wypowiadają się na temat piłki. Jeżeli przykładowo wygrywamy z Estonią po dobrym stylu 5-1, dominujemy, bo byłem na tym meczu, dominujemy zespół, stwarzamy mnóstwo sytuacji i tak dalej i wygrywamy to spotkanie, to zaraz słyszę głosy, że okej, ale graliśmy ze Estonią, oni byli no fatalni, kelnerzy, bla, 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 bla. A jakbyśmy, nie wiem, no przykładowo zremisowali, czy przegrali to spotkanie, no to znowu by była jazda. No tak naprawdę czasami dla niektórych ludzi no nie ma dobrego tutaj wyniku i no ale no jak, tak jak mówię, no niektórzy po prostu ludzie mają, no to jest taka mentalność Polaka czasami i uważam, że trzeba to po prostu zmieniać. Tak, coś w tym jest, co mówisz. Ale wspomniałeś o tym, że liga się rozwija, że ta frekwencja właśnie na stadionach skoczyła w tym sezonie. Powiem ci, że rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy tak pół żartem, pół serio, może bardziej nawet pół serio, mówią, że to może być taki trochę syndrom Widzewski, ten wzrost frekwencji na stadionach ekstraklasy, bo wiadomo, że o nas się bardzo dużo mówiło w Polsce. I to nie tylko po awansie do ekstraklasy, ale też jak graliśmy w niższych ligach, wiadomo, że od momentu jak serce Łodzi zostało otwarte, to tutaj wszystkie karnety zostają wyprzedane i obojętnie, w której lidze Widzew grał. I nam, pewno jako kibicom Widzewa, nikt nie może zarzucić, tak jak to często się mówiło w naszym kraju, że kibice jakiejś drużyny przychodzą na konkretne drużyny, tak, że frekwencja się podnosi, jak przyjeżdża, nie wiem, jakaś czołówka ligi. To nam tego nigdy nie można zarzucić, bo obojętnie z jaką drużyną Widzew gra, to zawsze są trybuny szczelnie wypełnione. I jak ty na to patrzysz właśnie, że ten skok frekwencyjny, na czym to według ciebie polega? Czy po prostu ludzie zaczęli się jarać bardziej piłką, czy ten poziom faktycznie idzie do góry, czy jakieś inne czynniki na to mają wpływ? Szczerze mówiąc, myślę, że ta liga staje się coraz bardziej medialna też i pewnie przez reprezentację i przez to, że pięć razy z rzędu zakwalifikowaliśmy się, tak jak mówiłem wcześniej, na dużą imprezę i przez to, że ostatnio kluby z Polski fajnie pokazały się w Europie. Myślę, że naprawdę no, ta liga ma spory potencjał też. Transfery, które wychodzą z ekstraklasy, pokazują to, że można, że da się i ci zawodnicy w tych zagranicznych, teoretycznie lepszych klubach grają, więc myślę, że naprawdę idzie to wszystko w dobrym kierunku, a wejście Widzewa do ekstraklasy, myślę, że to była taka wisienka na torcie, bo no nie mówiąc, no jesteśmy no, niesamowici, jeżeli chodzi o tą atmosferę i o to, niezależnie czy gramy z pierwszym zespołem, czy z ostatnim, to ten stadion po prostu żyje, jest pełny i nie ma tutaj mowy o tym, czy nie wiem, czy nie ma w ogóle zastanowienia, czy będzie pełen stadion. No, myślę, że to jest po prostu w Widzewie niesamowite i tak jak mówiłem, i zawsze to będę powtarzać. To dla mnie to jest spełnienie moich marzeń z dzieciństwa i myślę, że tak samo mówiłem ostatnio, jak u was byłem, to myślę, że mogę potwierdzić te słowa i że nic się nie zmienia. To ja jeszcze tylko do tej frekwencji, to myślę, że no parę takich zespołów, które na takim pewnym poziomie frekwencyjnym są, to myślę, że w Polsce parę tych zespołów jest, natomiast widzę faktycznie gdzieś tam w pewien sposób wyznaczył standardy, natomiast jeżeli chodzi o resztę zespołów, to myślę, że w Polsce to jest mocno zależne też od wyników, to jest taka sinusoida bardzo, bardzo zależna od wyników, bo chociażby pierwszy z brzegów przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest Śląsk Wrocław, który w tym roku bardzo często ma no, bardzo dużą frekwencję, natomiast w poprzednim sezonie, nie wiem czy pamiętacie, na stadionie Śląska Wrocław potrafiło być po parę tysięcy osób tylko, także ja to jest tylko sezon do sezonu. Oczywiście w tym roku Śląsk walczy o mistrzostwo, w tamtym ledwo uratował się przed spadkiem, więc generalnie
polska liga, może faktycznie ten poziom rośnie, ale jednak mimo wszystko rzadko się zdarza, żeby w tych topowych ligach było tak, że jeden zespół rok wcześniej gdzieś tam mocno dołował i prawie się zahaczył o spadek, żeby później walczyć o mistrzostwo. To myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że ta liga jest bardzo nierówna. Ale to z mojej perspektywy, tak jak ja to widzę jako szansę dla nas, jako dla Widzewa, z racji tego, że gdzieś tam widzę takie okienko, w które możemy się wstrzelić. Już na dzień dzisiejszy jesteśmy zespołem kompetytywnym, który potrafi powalczyć z tymi najlepszymi, gdzie wcześniej to było dosyć ciężkie do zrealizowania. I mam wrażenie, że jak dobrze wykorzystamy ten nasz czas, oczywiście za tym muszą pójść też pewne inwestycje właścicielskie i tak dalej, ale myślę, że jest duża szansa na to, żeby gdzieś tam wstrzelić w tą czołówkę. Niekoniecznie musi to trwać latami, bo po prostu ta liga potrafi bardzo często zaskakiwać i każdy z każdym potrafi tutaj wygrać. No tak, myślę, że to, co powiedziałeś, to jest taka puenta, nic dodać, nic ująć tutaj. Myślę, że wyczerpałeś ten temat i zgadzam się z tobą 100%. Redaktor orkiestra, sam zadaje pytania, sam odpowiada. Widzisz, Serek, możesz przyjść do nas wyluzowany. Piękna sprawa. Ja chciałem wrócić do tej wiosny naszej obecnej. Jak byś porównał, może nie tyle co porównał, co według ciebie jakie czynniki wpłynęły na to, że ta wiosna wygląda na chwilę obecną, bo oczywiście jeszcze tych meczy trochę przed nami, ale na chwilę obecną, że ta wiosna wygląda, trzeba powiedzieć, no lepiej, tak, zdecydowanie niż ta wiosna poprzednia nasza w Ekstraklasie. Co się zmieniło? Czy te treningi jednak, że trochę więcej było tego trawiastego boiska, chociażby te dwa razy u Niejów i mogliście wejść wcześniej na Łodziankę niż to było ostatnio, chociaż wiadomo, że ta Łodzianka, to boisko na Łodziance, dużo do życzenia tam jest. Natomiast wszyscy pewno pamiętamy sceny, jak trenowaliście na Sępie i na tym malutkim boisku sztucznym w serialu. I czy według ciebie to było takie kluczowe, że ta wiosna wygląda lepiej? Czy jakieś może inne czynniki? No, jesteś w środku, więc pewno masz jakieś przemyślenia. Tak, mam swoje przemyślenia i myślę, że najważniejszym jest po prostu wyciąganie wniosków ze swoich błędów. No, pamiętam rok wcześniej, kiedy wracaliśmy z obozu z Turcji, pogoda nie była najlepsza w Polsce, trenowaliśmy na Sępie, gdzie powiedzmy sobie szczerze, to jest skandal, że drużyna z Ekstraklasy musiała trenować na boisku jeszcze niepełnowymiarowym. Też jakość tego boiska nie była najlepsza. To są takie rzeczy, i widzicie, teraz wyciągnęliśmy wnioski, już pojechaliśmy na kilkudniowy obóz do Uniejowa, gdzie mieliśmy boisko trawiaste. I myślę, że to są takie małe rzeczy, które po prostu robią różnicę. Wiadomo, że chciałoby się, żeby te warunki były jak najlepsze i myślę, że tutaj zarząd starał się jak mógł, żeby drużynę przygotować jak najlepiej do meczu. I myślę, że też nie chcieliśmy my jako wszyscy popełniać błędów w przeszłości, bo jeżeli widzimy, że coś nie funkcjonuje, to trzeba to po prostu jak najszybciej zmieniać, bo jeżeli nie będziemy tego zmieniać, to my jako zawodnicy, jako klub nie będziemy szli do przodu. No właśnie, Bartek Pawłowski, jak był gościem tutaj u nas w Widze Thread Room, to rozmawialiśmy właśnie o tych boiskach sobie. I oczywiście, kto nigdy nie grał w piłkę na sztucznej nawierzchni, na naturalnej, ten pewnie nie czuje różnicy, ale ty jako piłkarz właśnie, chciałbym tutaj twojej opinii, jednak jest duża różnica między graniem na naturalnej nawierzchni, a na sztucznej. To, że trenujesz na sztucznej, później musisz grać mecz ligowy na naturalnej, to też potrzebujesz pewnie czasu do tego, żeby się później zapoznać z tą naturalną nawierzchnią w meczu ligowym. Bartek na przykład pół żartem, pół serio śmiał się, że tak jak on naprawdę te rzuty wolne jego wyglądają bardzo dobrze, to się śmiał, że nawet nie ćwiczy na sztucznej, bo kopie po krzakach. No, dokładnie tak uważam. No, ja uważam nawet, że to jest po prostu inny sport. No, boisko sztuczne, naturalne,
okej, no niby zachowania te same, ale poruszanie się piłki, czy to nawet swoje poruszanie, no to są, nie ma, w ogóle nie ma porównania, jeżeli chodzi o boisko sztuczne, naturalne, no. Tak jak mówię, no, zachowania podobne, niby piłka ta sama, ale wszystko jest inaczej. Tak samo można powiedzieć, że w tenisie jest podobnie w tenisie. Jeden zawodnik bardzo dobrze radzi sobie na, nie wiem, na boisku trawiastym, a drugi i teraz wyjdzie na jakieś, nie wiem, ziemne i totalnie inaczej gra, więc wiadomo, czasami są sytuacje, w których musimy wyjść na boisko sztuczne, jak jest zima, jak są złe warunki i tak dalej, i to jest zrozumiałe i każdy się do tego adoptuje, ale nie ukrywam, że my jako zawodnicy dążymy do tego, żeby jak najczęściej występować na boisko naturalnym. Ja miałem nieprzyjemność zagrać na boisku sztucznym i zerwać krzyżowe i unikam jak ognia, także właśnie. Jeżeli chodzi o boiska sztuczne, to ja mam kiepskie wspomnienia i też nigdy nie polecam nikomu ani i zawsze łapię się za głowę, jeżeli mamy na takowym, tym bardziej w zimę trenować. Właśnie to jest kolejna kwestia, czyli ta sprawa kontuzji. Jeżeli cały czas zmieniasz z boiska naturalnego na sztuczne i sztuczne naturalna i tak w kółko, to potem nie dziwmy się, że wychodzą jakieś kontuzje, naderwania. No to jest po prostu, no to jest normalne, jeżeli się tak zmienia, więc też jesteśmy ludźmi, też czasami nie mamy wpływu na wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, a takie zmiany no, nie pomagają w utrzymaniu, no po prostu w byciu zdrowym. Nie, no przede wszystkim te obciążenia, które na sztucznej nawierzchni przyjmuje nasze ciało, są na zupełnie innym poziomie, tak? To w ogóle nie ma co porównywać. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o różnicę właśnie, jeszcze nawiązując do Wisły Kraków, bo no, miałeś okazję grać, pewnie trenować i chciałem zapytać, czy to jest różnica kilku poziomów, jeżeli chodzi o ośrodek w Myślenicach, Wisły Kraków, a tym, co na dzień dzisiejszy na stan obecny jest w Widzewie. Czy to jest różnica kilku klas, czy może aż tak diametralnej różnicy nie ma? Myślę, że jak na ten moment to jesteśmy bez podjazdu, jeżeli chodzi o bazę treningową w Myślenicach. Pamiętam, że dwa naturalne boiska, jedno boisko z podgrzewaną murawą, jedno sztuczne, do tego siłownia na miejscu, bardzo dobrze wyposażona, cała strefa odnowy biologicznej wraz z sauną, jacuzzi, zimną wodą, plus cały pokój fizjorumu, do tego kitman, który miał swoje osobne pomieszczenie, do tego kolejna szatnia, do tego salka odpraw, do tego osobne bazy, osobne pokoje dla trenerów, do analiz indywidualnych, plus hala, która jeżeli faktycznie pogoda była no bardzo zła, to była dostępna hala. Jeżeli mieliśmy dwa treningi, to pomiędzy treningami był dostępny hotel, tak naprawdę po drugiej stronie ulicy, gdzie mieliśmy wynajęte pokoje i każdy, kto chciał skorzystać, mógł się po prostu drzemnąć między treningami i do tego restauracja, która była na miejscu i z której mogliśmy cały czas korzystać. No troszkę to brzmi jak taka misja kosmiczna na Widzewie, nie do zrealizowania na dzień dzisiejszy, także... No tak. Fajnie to brzmi. Trzeba po prostu dążyć do tego i myślę, że Widzew o tym wie i będzie to robić. No tak, ale fajnie, że to wybrzmiało przede wszystkim z ust człowieka, dla którego podstawowym narzędziem pracy jest dobra, równa płyta trawiasta i dobrze napompowana piłka. I ty jako beneficjent właśnie tych tutaj, że tak powiem, udogodnień treningowych, to możesz najlepiej się o tym wszystkim wypowiedzieć. I fajnie, że to wybrzmiało, fajnie, żeby kibice mieli świadomość, że jeszcze dużo pracy jest przed naszym klubem. I miejmy nadzieję, że chociaż to jedno boisko, które ma powstać pewno w jakiejś tutaj nieodległej przyszłości, koło naszego stadionu, to podgrzewane, naturalne, to tutaj da wam, że tak powiem, nowe możliwości jako drużynie i będziecie mieli rzut beretem, że tak powiem, na to boisko i wtedy ta drużyna nabierze jeszcze lepszego sznytu, bo ta praca będzie na pewno dużo lepsza. Ja mam takie pytanie jeszcze, Ferek, o
o te sztuczne, które nowe powstało, no bo ty jesteś tutaj, że tak powiem, fachowcem, pracujesz tutaj codziennie i znasz się na tym. Oczywiście ona ma, my wiemy jako kibice, że ona ma certyfikat FIFA i tak dalej. Czym się różni ta trawa od takich starych sztucznych? Czy to jest naprawdę jakaś duża różnica, czy niekoniecznie? Nie, no jest różnica. Szczerze mówiąc, dawno już na takiej naprawdę, ale myślę, że ta poprzednia murawa, która była tutaj na Łodziance, no nie była najlepszej jakości i myślę, że to było widać. Ta trawa się tak kręciła, jakieś odrywały się płaty. No to jeżeli porównamy tą trawę, ta co jest teraz, no to myślę, że bez porównania. I myślę, że widać. Też bardzo dużo zespołów, gdzie no ta pogoda nie jest najlepsza, decyduje się na taką trawę i normalnie rozgrywa mecze swoje ligowe, tak na Słowacji chyba Żylina tak gra, w Ameryce bardzo dużo zespołów. No wiesz, słuchaj, tutaj my rozmawiamy o tym właśnie, o tych boiskach naturalnych i tak dalej, natomiast wiesz, teraz mogliby tutaj się zjawić malkontenci, którzy mogliby powiedzieć, no dobrze panowie, ale o czym wy mówicie, jak Malmę, które na co dzień gra na sztuczny, przyjechało na łazienkowską, na naturalną murawę i nie było co zbierać w tej legi, nie? No tak, więc to też jest kolejny krok do tego, że jeżeli grasz na sztucznej murawie, to po prostu na jakościowo dobrej tej sztucznej, bo faktycznie no, ta murawa, która teraz została stworzona, no jakościowo jest naprawdę bardzo dobra i myślę, że my niejednokrotnie będziemy z niej korzystać i cieszę się, że taka murawa powstała, bo tak jak mówię, no, są różne warunki pogodowe i czasami no wiadomo, no, spadnie śnieg, jest naprawdę fatalna ta pogoda, no to trzeba wyjść na sztuczną i po prostu zrobić swoją robotę, więc... A ta w Wiśniowej Górze, co trenowaliście tam pod balonem, to też jakaś nowość pewno dla was, nie? Że mogliście się trenować zimą pod balonem. To jest jakaś różnica między tą Wiśniową Górą, a teraz Łodzianką? Właśnie, no nie potrenowałem pod tym balonem, bo wtedy akurat przechodziłem rehabilitację. A no tak, właśnie, zapomniałem, to jeszcze nie mogłem. No, i nie miałem okazji spróbować. Ale pewnie w Krakowie miałeś okazję. Sztucznej murawy, czy balonu? No pod balonem, nie, tak. Tam nie było. Tam nie pewnie... było. Okay. Ale grało się kilka razy pod balonem. No na pewno to jest też fajna sprawa, jeżeli odpowiedzialni ludzie za stan boiska nie muszą odśnieżać, tylko jest po prostu balon, który trzyma to ciepło i on dba tak naprawdę o przygotowanie tego boiska, więc to jest fajna sprawa. Myślę, że Zobaczcie, o jakich my rzeczach mówimy, o takich oczywistych oczywistościach, nie? To jest trochę takie smutne, że w polskiej sportowej, piłkarskiej rzeczywistości mówimy i wspominamy o rzeczach, które fajnie by było mieć, a w innych krajach, które powiedzmy są bardziej zaawansowane piłkarsko, to są rzeczy podstawowe, wręcz bardzo często narzucane odgórnie. No, szkoda, że podstawowych narzędzi, nazwijmy to w ten sposób, przede wszystkim widzowie, no bo nas interesuje widzew, czy po prostu nie mamy dostępu do tak podstawowych rzeczy, jak dobre warunki do trenowania, no to się tyczy każdego zawodu, czy każdej pracy wykonywanej przez każdego człowieka. No jeżeli ktoś nie ma podstawowych narzędzi dobrej jakości, to ciężko, żeby wykonywał swoją pracę na odpowiednio dobrym poziomie. Także to są takie rzeczy, pewnie jako mały apel, żeby pewne rzeczy przyspieszyć i żeby to nie trwało lat 10, tylko na pewno jak najszybciej, bo tak jak kibice są niecierpliwi, to chyba nie ma drugiego takiego gatunku. Wiecie, ja też nie mówię to w sposób negatywny, czy jakoś krytykując tutaj, nie wiem, działania zarządu, czy... bo wiem, że to po prostu czasami nie jest tak łatwe, jak nam się wydaje, stworzenie takiej bazy. No, po pierwsze, kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, po drugie, to jest pewnie masa papierów, która musi być zatwierdzona. Ja po prostu mówię z mojej perspektywy, jeżeli ktoś ode mnie czegoś wymaga, jeżeli kibice wymagają od nas tego, żebyśmy grali jak najlepiej i po prostu wyglądali na boisku jak najlepiej, no to po prostu pewne rzeczy muszą zostać, no nie wiem, no, że tak powiem, sprowadzone do standardów i jeżeli, powiem tak, jeżeli chcemy budować sukces,
to trzeba budować ten sukces od podstaw. Nie można wymagać sukcesu i nie dbając o tutaj o szczegóły detale. Fundamenty, prawda? Fundamenty. Tak, dokładnie. Trzeba budować te fundamenty i myślę, że to jest jeden z fundamentów, który musi zostać spełniony. Jasne, jasne. To, że sobie tutaj o tym rozmawiamy, to właśnie jest troska. Chyba wykazujemy troskę o klub i o jego rozwój. A plus absolutnie to nie jest żadna krytyka. Wszyscy sobie zdajemy doskonale sprawę, że to nie jest takie proste. Tutaj wiadomo, że nie tylko w Łodzi, ale w całym kraju nie ma jakichś szejków arabskich, którzy tutaj będą rzucali petrodolarami. Wiadomo, że to jest wszystko ciężka praca, żeby zorganizować każdy grosz na klub. Widzew jest tego najlepszym przykładem. Widzew nie ma żadnych wielkich dotacji miejskich ani nic takiego. Głównie ten klub utrzymuje się na kibicach i sponsorach prywatnych, więc tym bardziej szacunek, bo jak ja na przykład sobie patrzę na niektóre drużyny w Ekstraklasie, które właściwie jakby im odciąć kurki miejskie, to przestałyby z dnia na dzień istnieć, to tym większy szacunek tutaj dla naszego środowiska, dla naszego klubu, który podniósł się dzięki kibicom, dzięki prywatnemu kapitałowi i tak dalej w Ekstraklasie funkcjonuje. I jeszcze chciałem jedną Cię, Serek, że zapytać, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, no bo jak się już tutaj mamy, Ty jesteś tutaj, że tak powiem, specjalistą w tej dziedzinie, robisz w tej branży na co dzień. Mam takie wrażenie, że u nas, jak wiesz, poszła ta fala, ta moda na te stadiony, które wiadomo, jak wyglądały w latach 90., no sam byłem tego beneficjentem, pamiętam jak na Widzewie, wiesz, wielokrotnie stało się w błocie po kostki i człowiek był cały przemoknięty i wiadomo, te warunki były tragiczne. Jeździło się na wyjazdy i tak dalej. Dzisiaj są zupełnie inne standardy na tych stadionach. Wyszliśmy, że tak powiem, z drewnianych chatek. Dzięki pewno Euro też 2012, tylko czasami mam takie wrażenie, że wiesz, że my się tak jakby zachłysnęliśmy tym i każda, wiesz, każda gmina, każde małe miasteczko chce chociaż mieć jedną trybunkę i mam wrażenie, że zapomnieliśmy właśnie o tym, co najważniejsze jest w rozwoju młodych piłkarzy i w produkcji, że tak powiem brzydko, nowych pokoleń dobrych piłkarzy, czyli o tych właśnie równych, najlepiej by było podgrzewanych trawiarskich boiskach. Oczywiście był ten program rządowy Orlików, natomiast moim zdaniem no to nie do końca zdało egzamin, bo myślę, że te Orliki, to wiesz, jak patrzę na te Orliki, to grają często tacy goście jak ja, wiesz, 40-30 plus brzuszkiem, mało tych dzieci, a do takiego szkolenia profesjonalnego jednak potrzebne najbardziej jest trawiarskie boisko. Oczywiście to się zmienia, coraz więcej klubów ma swoje akademie, swoje bazy treningowe już na topowym poziomie, natomiast chodzi mi o taki, wiesz, sport, że tak powiem, amatorski, gdzie się wykuwają te talenty, gdzie powstawają. No ja bym osobiście wolał, żeby w każdej gminie było, wiesz, naturalne, podgrzewane boisko i jakieś pieniążki na jego utrzymanie niż nie wiem, dwa Orliki. Jak Ty na to patrzysz? Nie, no to ja mam bardzo podobne zdanie. Myślę, że to jest, no wiadomo, no tutaj no, nie będziemy mieli za dużego wpływu na to, co będzie dalej kontynuowane tutaj, jeżeli chodzi o polską piłkę, ale myślę, że mamy bardzo podobne zdania na ten temat. Myślę, że nawet w Namysłowie, tam u mnie w mieście, gdzie naprawdę jest kilku zawodników, którzy mają fajny potencjał i mogą gdzieś na wyższym poziomie pograć w piłkę, no brakuje takich boisk. No teraz bardzo często buduje się te Orliki i myślę, że to jest troszeczkę takie pójście na łatwiznę, no to tanim kosztem, bo począwszy od tego, że okej, boisko, wiadomo, no, dzieci będą się bawiły i tak dalej, ale no, kosztem wyszkolenia no nie jest to najlepsze, no nie będzie to, że tak powiem, wyciśnięcie potencjału zawodnika jak cytryny, tylko to jest po prostu pójście na łatwiznę. Oczywiście można stworzyć kilka boisk sztucznych, ale teraz no, jak spojrzymy sobie na miasta, to tak naprawdę na każdym rogu jest sztuczne boisko. To teraz pytanie, czy lepiej stworzyć, nie wiem, 5 sztucznych boisk mniej i stworzyć, nie wiem, jedno dobre trawiaste i utrzymywać je w dobrym stanie. Myślę, że to jest lepsza opcja, ale tak jak mówię, no tutaj pewnie też sprawy finansowe wchodzą w grę i to osoby decyzyjne już tutaj decyzyjne. No tak mówisz, no łatwiej jest, wiesz, utrzymać sztuczne, tak, bo tam przy tym nie trzeba tego podlewać, nie trzeba tego kosić, wiesz, nawozić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później na tym cierpią piłkarze, tak? Później się dziwimy, że Polacy nie produkują
tylu młodych, uzdolnionych chłopców, jakby mogli, w końcu jesteśmy prawie 40-milionowym narodem. I właśnie jak ty na to patrzysz, na te talenty polskie? Czy masz takie wrażenie, jako jeszcze przecież młody piłkarz, że nie tak dawno przecież wychodziłeś z tego szkolenia też polskiego, nazwijmy to, bo jak ja patrzę, nie wiem, no pogoda, tak, no okej, możemy powiedzieć, że pogoda też jest jakimś przeciwnikiem w Polsce, tak, no bo młody Hiszpan, młody Włoch czy młody Portugalczyk, jakbyśmy zliczyli, ile on godzin może przebywać więcej na trawiastym boisku rocznie niż Polak młody, no to pewno wyszłyby nam naprawdę jakieś duże różnice, tak. Ale jak ty patrzysz na to wszystko? Czy my tak samo uważam młodych, zdolnych ludzi i dlaczego tak jest, że nie wiem, że my czasami patrzymy na polskie drużyny i tak sobie, tak wiesz, smokamy i mówimy, kurczę, no widać, że my się męczymy czasem z tą piłką. Nie mamy, nie wiem, takiej techniki użytkowej, jak ci Włosi, jak ci Hiszpanie. No z czego to według ciebie wynika? Fakty, to są fakty. Myślę, że to nie tylko boiska mają na to wpływ, też trenerzy, którzy szkolą te dzieciaki, plus oczywiście boiska, które też pomagają tym trenerom, żeby wydobyć ten jak największy potencjał. Ja ogólnie uważam, że jeżeli chce się coś osiągnąć w Polsce, mówimy o piłce nożnej, to trzeba uciekać jak najszybciej do tych najlepszych akademii w Polsce i tam się po prostu szkolić i postawić wszystko na jedną kartę, tak jak można powiedzieć, ja to zrobiłem, bo pamiętam, że stałem przed wyborem, jako no, młody chłopak, miałem 12 lat, pójście do pomologii Pruszków, czyli to jest na Opolszczyźnie taka szkółka sportowa, lub pójście do Akademii Lecha Poznań. No i zdecydowałem się, że pójdę, że też wiadomo, no, rodzice tutaj nie mieli za dużo do gadania, wiadomo, że no, miałem 12 lat, ale to była moja bardzo dojrzała i męska decyzja, mimo tak młodego wieku, i zdecydowałem, że pójdę spróbować, że tak powiem, przeskoczyć pułap pomologii, bo myślę teraz z perspektywy czasu tak, jeżeli poszedłbym do pomologii Pruszków i był w pomologii Pruszków, to moim celem byłoby dostać się do jeszcze lepszej akademii, żeby po prostu ktoś mnie wyłapał. A ja przeskoczyłem ten pułap, że tak powiem, jeden stopień więcej zrobiłem i troszeczkę była to głęboka woda, ale utrzymałem się na powierzchni. Początek był bardzo ciężki, ale uważam, że jeżeli chce się osiągnąć sukces, to trzeba ryzykować, trzeba brać odpowiedzialność w swoje ręce i po prostu no, trzeba sobie sprawić jak najlepsze warunki do tego, żeby osiągnąć sukces. No jasne, jasne, trudno się z tobą nie zgodzić. Dobra, pogadaliśmy o tym szkoleniu, infrastrukturze i tak dalej, wracamy na ziemię, wracamy do szarej rzeczywistości ligowej, że tak powiem. Jakie ma spojrzenie na tą drugą część tej rundy wiosennej? Teraz wiadomo, dwie kolejki gramy w sercu Łodzi, pewno każdy z kibiców Widzewa zaciera rączki i myśli, że te 6 oczek wyląduje na naszym koncie i będziemy mogli spoglądać sobie z optymizmem w górne rejony tabeli. Jak to widzisz ty osobiście? Cel oczywiście niezmienny. Zwycięstwo w tych dwóch meczach. Też wiemy, że wygraliśmy ostatnio z Legią. Myślę, że też koniec końców ważny punkt w Krakowie. Myślę, że jesteśmy w dobrym momencie. Też dobrze przepracowaliśmy ten czas. Dostaliśmy też 4 dni wolnego, żeby troszeczkę odpocząć od tej piłki, zresetować głowy. Myślę, że z nową, fajną energią wróciliśmy i tak jak mówię, dobrze przepracowany okres. Mamy pomysł na koronę i tutaj już wszystko będzie od nas zależeć, jak się zaprezentujemy, ale jestem naprawdę bardzo pozytywnej myśli. A powiedz mi, jaka pozycja w tabeli na koniec tego sezonu by cię usatysfakcjonowała, bo w zeszłym sezonie zajęliśmy 14 miejsce, jeżeli się nie mylę. Obecnie jesteśmy w środku stawki. Co wedle ciebie by byłoby takim sporym progresem i uznałbyś za sukces, a nie za stagnację? No to powiem wam, że no, źle tutaj trafiliście, bo ja tutaj no, ile punktów jest do zdobycia, tyle bym wziął i dla mnie jak najwyższe miejsce byłoby no tutaj, jeżeli jest możliwe jakieś miejsce, to chciałbym je po prostu osiągnąć, ale myślę, że dla Widzewa wynik
Ale potrafisz realnie spojrzeć na naszą kadrę. Myślę, że wynik punktowo lepszy niż rok temu. Nie mówię o miejscu, ale mówię o punktach, że po prostu więcej punktów niż rok temu. Myślę, że to będzie kolejny krok. No i też pokazanie, że Widzew robi krok do przodu, a nie stoi w miejscu. Serek, poczekaj, Sizu, jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz. Ja myślę, że mimo wszystko dla Widzewa lepiej byłoby, że nawet jeżeli kosztem tych mniejszej ilości punktów zajęlibyśmy wyższą pozycję, bo to się niestety przekłada na finanse. No tak, wiadomo, no ciężko teraz stwierdzić, no, które miejsce da ile punktów i ile punktów trzeba zdobyć, żeby mieć jakąś, nie wiem, czy jakieś miejsce, ale mówię tutaj z tej perspektywy, gdzie jeszcze przed nami jest kilka meczów do zagrania, to myślę, że większa po prostu ilość punktów niż rok temu, to będzie też pokazanie, że idziemy do przodu i że Widzew się rozwija. Ale mówię, no myślę, że to jest takie bardziej myślenie o całym Widzewie, a my jako zawodnicy myślimy troszeczkę inaczej. I, no i dla nas naprawdę, no każdy kolejny mecz no chcemy wygrać i zająć jak najwyższą lokatę. To jeszcze tylko dopytam, czy uważasz, że patrząc na tą perspektywę tej całkiem dobrej wiosny, czy już odbiliśmy od tego peletonu walczącego o utrzymanie? Myślisz, że już nie jesteśmy gdzieś tam zainteresowani, że tak powiem, tym spadkiem, jeżeli chodzi o wyniki? Myślisz, że już raczej jesteśmy na takim poziomie, że nie należy nas rozpatrywać jako zespół, który może być zamieszany w ten spadek? Jak ty to widzisz? Oczywiście, no wiadomo, co mi się ciśnie na usta, ale uważam, że takie słowa mogą się źle zestarzeć i nie chciałbym tutaj mówić, że już jesteśmy spokojni o to, że nie będziemy zamieszani w to, ale no wiadomo, no różne sytuacje są w życiu, ale tak jak mówię, no my patrzymy teraz na to, żeby wygrywać każde kolejne spotkanie i moim zadaniem jest to, żeby Widzew był spokojny o swój byt w Ekstraklasie i na pewno zrobię wszystko z mojej strony, żeby tak było. No tak, piłka uczy pokory, trzeba to podkreślić na czerwono na pewno. Natomiast może ja spytam Cię inaczej, bo według mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, te dwa domowe mecze właśnie są takimi meczami kluczem, jeżeli chodzi o to utrzymanie, o tak jak mówiłem, o te spokojne patrzenie sobie w górę tabeli i myślę, że przy tym jakby te mecze potoczyły się po naszej myśli, a wiadomo, myślimy o komplecie punktów w tych dwóch najbliższych kolejkach, to wtedy jest szansa naprawdę ze spokojem spojrzeć sobie w górę tabeli. Czy uważasz, że te dwa mecze będą kluczowe teraz dla tych przetasowań? Bo tabela, wiadomo, jest płaska, tak? Czasami seria dwóch, trzech zwycięstw wywindować się może do góry, a dwie, trzy porażki mogą cię mocno zepchnąć w dół, prawda? No tak, myślę, że to jest bardzo fajne, co powiedziałeś, a mianowicie, że te dwa domowe spotkania nie przez pryzmat tego, że będziemy mieli pewne utrzymanie, tylko żeby po prostu spojrzeć wyżej i popatrzeć na tę tabelę, że my możemy się zakręcić gdzieś w tych fajnych miejscach i myślę, że też jest taki nasz cel, no, żeby tak jak powiedziałem, no, wygrywać te spotkanie, tak jak teraz z Koroną, zrobimy wszystko, żeby wygrać i żeby patrzeć tylko w górę, a nie w dół. A premie z Eriksem jakieś obiecane, w zależności od miejsca, może zdradzić, jak to wygląda? Tak, coś tam jest przewidziane, ale myślę, że takie rzeczy najlepiej jak dostaną w drużynie i nie będę się tutaj wypowiadać na temat premii. Jasne. Chciałem Cię jeszcze spytać o tą rywalizację, która obecnie jest na pozycji środkowych obrońców. Mam wrażenie, że teraz tworzycie taki trio, oczywiście młody kwiatek do tego dochodzi, który będzie pewno łapał w przyszłości jakieś swoje minuty i doświadczenie. Wiadomo, jest jeszcze bardzo młodym adeptem futbolu, natomiast mam wrażenie, że wy teraz w trójkę Żyrko, ty i Biska tworzycie takie trio, które to mocno będzie rywalizować o ten skład, o plac. I powiedz, czy ty lubisz taką ostrą rywalizację, gdzie masz dwóch kolegów,
kibiców, którzy są na pewno, że ta rywalizacja właśnie jest bardzo ostra. Jesteście w moich oczach bardzo blisko, jeżeli chodzi o poziom. I ty lubisz taką mocną rywalizację, czy raczej wolałbyś mieć taką troszeczkę swobody i wiedzieć, że ten plac masz pewny? Czy lubisz być pod prądem jednak? Powiem tak, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jeżeli ta rywalizacja jest zdrowa, nietoksyczna, to jak najbardziej jest ok. Myślę, że dla każdego to jest fajna sprawa, bo wtedy człowiek idzie w górę i na pewno jeszcze bardziej gdzieś tam ten potencjał może jeszcze bardziej podskoczyć do góry. I myślę, że jeżeli jeden zawodnik gra, a drugi cały czas naciska, to też jest sygnał do tego, że cały czas musisz być pod prądem i tak dalej. Myślę, że to jest normalna sprawa. No jeżeli ktoś chce grać na najwyższym poziomie, czy to w Ekstraklasie, czy na Zachodzie, to myślę, że rywalizacja, w ogóle rywalizacja w sporcie, to jest słowo klucz i bez tego nie byłoby sukcesu, więc ja powiem tak, no ja się rywalizacji nie boję, szczerze mówiąc też o tym nie myślę, po prostu robię swoje, a co będzie, to po prostu będzie. A powiedz, w jakim systemie lepiej się czujesz? Czy trójka z tyłu, czy jednak to, co gramy obecnie, czyli dwójeczka? Właśnie ktoś mnie ostatnio pytał o to pytanie i tak, bo ciężko stwierdzić, bo uważam, że mam swoje atuty w trójce i w czwórce. Tak samo na przykładowo, jak był trener Janusz Niedźwiedź, to nigdy bym nie powiedział, że będzie ze mnie centralny stoper, a jednak no, pokazała sytuacja, że bardzo dobrze sobie na tej pozycji radziłem i fajnie to wyglądało. No, a wcześniej no, powiedziałem, że no, ciężko będzie na tym centralnym stoperze, bo wiadomo, no, gdzieś tam bardziej widziałem siebie tutaj na tym półprawym czy półlewym, żeby bardziej ofensywnie tą piłkę porozgrywać, ale tam po rozmowach i po analizach stwierdziliśmy, że to będzie fajna opcja, no i wyglądało to bardzo dobrze, więc myślę, że i w trójce bardzo dobrze sobie mogę radzić, jak i w czwórce, tak jak teraz pokazuje teraźniejszość, że ten półlewy stoper też dobrze wyglądam, więc myślę, że jestem bardzo taki uniwersalny, jeżeli chodzi o pozycję na boisku, jak i prawa obrona, czy pozycja numer, nie wiem, szóstki. Myślę, że też może i technicznie nie będę dawać rady, tak jak niektórzy zawodnicy, ale serce zawsze zostawię. A to jest czasami ważniejsze od... A kto z waszej... Okej, okay, super, dziękuję. A powiedz mi, jak to z waszej czwórki Żyro, Imiza, Szota i Da Silva, kto jest najszybszy, jeżeli chodzi o takie przejście do sprintu, kiedy trzeba kogoś po prostu pogonić do długiej piłki, to kto według ciebie najszybciej się zbiera? Nie znam tutaj dokładnych, że tak powiem, liczb, jeżeli chodzi o te dłuższe dystanse, ale myślę, że, znaczy nie myślę, tylko wiem, że jestem bardzo szybkim zawodnikiem i to jest mój bardzo duży atut, jeżeli chodzi o te... Takie był mój bet. O te pojedynki za... powiem tak, no lubię się pościgać z napastnikami, bo często no nie spodziewałem się, że jestem tak szybki, że mogę po prostu wyprzedzić szybkiego napastnika. Pamiętam nawet pojedynki z napastnikiem Pogoni Szczecin, już taki Anquist, już nie pamiętam dokładnie jak się... Tak, bardzo jest. Szybki zawodnik, a po meczu podszedł do mnie i powiedział, no powiem ci, że no nie spodziewałem się, że jesteś taki szybki, zbiliśmy pionę i poszliśmy do szatni, więc myślę, że to jest mój duży atut w obronie. A jeszcze dopowiem, do tego pytania nawiązując, to kto najwięcej problemów ci sprawił w Ekstraklasie do tej pory? Oczywiście ominąłeś sporo tych meczów, więc nie masz takiej wiedzy pewnie, ale grałeś też przecież z Wisłą Kraków, więc możesz coś tam więcej powiedzieć. Zatrzymajmy się przy Widzewie. Kto w tym sezonie takie największe problemy jako obrońcy, jako człowiekowi, który ma zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do strzelania bramki, to kto takim zawodnikiem był? No i to jest znowu pytanie, gdzie można się dłużej zastanowić. No to wymienimy może ze dwóch.
Nie wiem, no nie chcę tutaj wychodzić, że jestem jakimś alfą i omegą gry defensywnej, ale nie przypominam. Nie było takiego gościa, który by cię przeszedł. Nie przypominam sobie jakiejś takiej sytuacji, żeby ktoś naprawdę no, jakoś tak zdominował, że no nie wiem, śnił mi się po nocach. Z Legią była taka sytuacja, nie? Chyba po prawej stronie. A, to wypominasz jedną sytuację, to wiesz, no to... Szczególnie. No to... Ale to wiesz, ale... Czyli generalnie jak jesteś na SEO, to nie ma gościa, tak? U nas, znaczy, w Ekstraklasie. Mówię, no nie chcę mówić, że naprawdę no, jestem jakimś maestro gry defensywnej, ale no, żeby tak ktoś mnie zdominował, no to nie przypominam sobie. Czyli nie masz takiego zawodnika, którego byś się na przykład przed meczem obawiał, że faktycznie może się pokręcić? Powiem tak, ja bardziej do meczu podchodzę zadaniowo. Jeżeli mam napastnika, analizuję sobie napastnika. Jeżeli widzę, że gość ma prawą nogę, no to wiem, że będzie schodzić do prawej nogi. Jeżeli widzę, że schodzi częściej do lewej, wiem, że na przykład robi zamachy, no to analizuję to. Wiem, że muszę być czujny na to. Jeżeli widzę, że gość dobrze gra plecami do bramki, no to też zrobię sobie metr zapasu, żeby się po prostu o mnie nie opierał. Też widzę, jak zawodnicy wbiegają, czy na pierwszy słupek, czy na dalszy słupek. Mówię to w ten sposób, że do napastnika, przykładowo danego typu, nie wiem, teraz przykładowo z Korony, będę podchodzić zadaniowo. No nie patrzę, jakie ma nazwisko, tylko co robi na boisku i jak, co zrobić najlepiej, żeby mu przeszkodzić, żeby on tego nie zrobił. Dobrze, no pewność siebie, to mi się podoba. Tak, pewnie ta cena na transfer Mag zostanie wywindowana po tych słowach. Zaufajcie mi, to nie jest mój cel. A masz jakieś indywidualne, że tak powiem, założenia, jakieś cele na tą rundę jeszcze? Nie wiem, chciałbyś na przykład coś tam ukuć ze stałego fragmentu, na przykład, nie wiem, Giki ostatnio gdzieś mówił w którymś wywiadzie, że on jest słynny z karteczek, które sobie tam przykleja z jakimiś celami. Masz coś takiego jeszcze na ten sezon, takiego tylko twojego? No tak, no Giki dużo mówi, no Giki, wiemy się nawet, że już jak jest na parkingu przed klubem, to już słychać Gikiego, że idzie. Oczywiście, no mam swoje indywidualne cele, ale też nie chcę o nich mówić, bo też miałem przykładowo na cele na pierwszą rundę i musiałem je totalnie zmienić, bo kto by powiedział, że zaraz będę mieć leżeć na stole operacyjnym i te cele się totalnie zmieniły, więc nie chcę o tym rozmawiać. Mam te cele i powiem wam tylko tyle, że idzie to w dobrym kierunku. No to dobrze, nie zapeszajmy, niech te cele zostaną tylko swoimi celami, a my możemy ze swojej strony ci życzyć, żeby już w najbliższym meczu, tak zwany lany poniedziałek w Polsce, żebyś zlał tą koronę i może coś ze tego fragmentu by się udało tam, jak to mówił Kamil Glik z telewizora tak zwanego, wiesz, coś tam ukuć, bo też odniosłem wrażenie, że jakiś tam delikatny progres w tych naszych stałych fragmentach ofensywnych zaliczamy. Masz takie wrażenie? Tak, myślę, że tak i myślę, że no, tak jak dla kibiców, Też to widać gołym okiem, tak samo u nas, my też czujemy się coraz pewniej w tych stałych fragmentach no i idzie to w dobrą stronę. No tak, Michał Żyro już ukuł i Biza ukuł, więc czas na Serka Szotę, myślę, no to dużo gadać. No jeżeli będzie taka okazja, to na pewno skorzystam. A powiedz mi, jeszcze chciałem tak zapytać, bo pewnie już powoli będziemy kończyć, 22, ale chciałem zapytać o Sebastiana Kerka. Czy widać, my widzimy tą jakość, ale chciałem ciebie zapytać, czy ty widzisz, że to jest zawodnik na zupełnie innym poziomie, z zupełnie innej ligi? No tak, no ta lewa noga jest bardzo dobra i jeżeli chodzi o piłki stojące i przeszywające linie, czy piłki za plecy, no to Kerki, no można powiedzieć, że się w tym urodził i to widać, że ta jakość tych podań jest bardzo, bardzo duża. Więc wiadomo, no też niefortunnie problemy z tym Achillesem, też przeszedł ten zabieg i myślę, że ten powrót już jest, no już no tak naprawdę już jest, można powiedzieć, że bardzo blisko, gdzieś tam pewnie niedługo pojawi się na boisku i mam nadzieję, że pomoże nam wszystkim, bo
bo widać na treningu i myślę, że w tym sparingu też, jak raz dał piłkę tam za plecy prostopadłą, to widać tą jakość i miejmy nadzieję, że będziemy mogli go troszeczkę wykorzystać w lidze. A gdzie widzisz największe braki w kadrze widza? Bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że tutaj trzeba być dyplomatą, ale jakbyś tak się miał zamienić troszkę w rolę trenera albo nawet właściciela czy dyrektora sportowego, to gdzie uważasz, że potrzebujemy wzmocnień na tyle, żeby ten zespół jeszcze bardziej się rozwinął w kolejnym sezonie? Wiecie co, nie czuję się na tyle jeszcze kompetentny, żeby wypowiadać się na takie rzeczy, więc tak jak powiedziałeś, no, trzeba być czasami dyplomatą, to myślę, że to jest problem trenera, problem zarządu. Ja się cieszę, że jestem zawodnikiem i że nie muszę o takich rzeczach myśleć. Dobrze, dobrze, no dyplomata, pewny siebie, ja ci wróżę, Serafin, dużą karierę. A dziękuję, dziękuję bardzo. Słuchaj, tutaj nie bylibyśmy sobą, żebyśmy nie zadali pytania, tutaj Kibic przede wszystkim pyta nas, czy nowy kontrakt Serafina Szoty to jest formalność? I co, znowu mam być dyplomatą, czy nie? Nie, no teraz musisz szczerze. No nie, tutaj już nie ma pomidora. Nie, negocjacje lubią ciszę i mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmowy są, a co będzie w czerwcu, to zobaczymy, co się wydarzy. Ale tak jak mówię, no, te rozpoczęcie rozmów jest i rozmawiamy. Ale delikatnie spróbuję cię docisnąć to, bo prezes Rydz tutaj będąc gościem w Widze Fredrum nie pamiętał dokładnie, którzy piłkarze mają zapisane w kontrakcie minuty. Czy ty jesteś jednym z tych piłkarzy? Tak, mam opcję przedłużenia o rok, więc no jestem jednym z tych piłkarzy, którzy mają tą opcję przedłużenia. No to fajnie, fajnie. Jakiś tutaj news zawsze ciekawy przed świętami. Czy wyobrażasz sobie, że nie udaje się dojść do porozumienia? Znaczy powiem tak. Wyobrażam sobie no, wszystko. No, ja też bardzo twardo stąpam po ziemi i staram być przygotowany na każdą sytuację. Oczywiście co będzie w czerwcu, to zobaczymy. No, rozmowy teraz trwają, ale nie lubię być zaskoczony, kiedy życie mnie zaskakuje różnymi sytuacjami. Więc biorę tutaj każdą, że tak powiem, ewentualność. Każdą ewentualność i tak jak mówię, no, lubię brać los w swoje ręce, a nie lubię, jak ktoś mnie zaskakuje. Ale powiedzmy sobie, może w ten sposób cię zapytam. Ty jesteś otwarty i chciałbyś zostać Widzewem, rozumiem, tak? Tak, jak najbardziej. No, Widzew ma tutaj priorytet, jeżeli chodzi o te rozmowy, więc tak jak mówię, no, te rozmowy trwają i zobaczymy co się dalej wydarzy. Perek, to ja ci powiem, że mając w CV Wisłę Kraków i Widzew Łódź, do pewnych zespołów się nie odchodzi. Tak, tak, rozumiem, rozumiem. Oczywiście żartuję, ale wiesz jak jest, no masz w CV układowiczów, to nie są żarty. Dokładnie, dokładnie. W Łodzi trochę panuje taka klątwa, oczywiście nawiązuję tutaj do Legii, że z Izu nie mylę się, nie, że większość zawodników wchodzących w tamtą stronę raczej nigdy wielkiej kariery nie robiło. No tak, tak, no w drugą stronę było wręcz odwrotnie, nawet jeden z ulubionych trenerów Serka, czyli Jacek Magiera, pamiętam jak przychodził do Widzewa, to raczej to była udana przygoda. Tak, ale w drugą stronę wszystko było słabo. W drugą stronę raczej nie wyglądało już tak optymistycznie. No słuchajcie, no to muszę z Jackiem porozmawiać na ten temat i go zapytać, jak to wyglądało. No. Tak, no tutaj pyta, wiesz, wtedy, Fatum jakieś... Wtedy przychodził z ciotkiem Mosurem i to było ostatnie zwycięstwo właśnie, które odnieśliśmy na Legii. Piotrek Mosur, no, to jest ten Mosur, znaczy to jest ojciec... Tak, Mosura, tak, to jest ojciec Ariela, tak. Zgadza się. A, okej, to nawet nie wiedziałem. No widzisz, Redion bawiąc uczy, ucząc bawić.
Dokładnie. No co, będziemy chyba powoli kończyć, jeżeli chciałbyś nas jeszcze i słuchaczy i generalnie. Dziwi mnie to, że dzisiaj nie mam paru pytań od pewnej osoby tutaj, która siedzi na Red Roomie, to jestem w szoku bardzo, bo zakładałem, że będzie miała przygotowane parę pytań, ale widzę, że Michasia siedzi cicho sza i nie odzywa się, udaje, że jej nie ma na Red Roomie. Wstydzi się, ja muszę zmienić szereg, żeby tak, Michasia, bo jest psychofanka. Może psychofanka to jest, tak, psychofanka. Wiesz co, ja ją zaproszę do głosu, może będzie chciała ci na dobranoc jakieś pytanie zadać. Byłem przekonany, że jakieś pytanie się pojawi. Właśnie dostałem wiadomość śmiejące buźki, więc Serafin, czekamy na pytanie, a w międzyczasie na sam koniec zapytam, czy ten mecz z Koroną w poniedziałek, obawiasz się tego meczu, czy podchodzimy w roli faworyta i generalnie czujesz się na tyle, no już jest, rozmawiamy któryś tam raz, I słyszę, że jesteś pewny siebie i wierzysz w swoje umiejętności, ale przede wszystkim też chłopaków, to czy uważasz, że ten mecz to raczej Widzew powinien, że tak powiem, połknąć, czy to jest taki mecz pułapka? Kurde, ale cały czas mnie zmuszacie do bycia dyplomatą, ale... Nie ma, teraz już nie ma, czym później tym koniec dyplomacji. Nie, słuchajcie, myślę, że jesteśmy na tyle dobrą drużyną, że jeżeli nakreśli to, co trener Daniel nam nakreśli, jeżeli będziemy się tego trzymać i nie będziemy wymyślać jakichś swoich rzeczy, to na pewno jesteśmy drużyną, która musi wygrywać takie spotkania i ja jestem bardzo spokojny, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o zespół. Tak jak mówię, jeżeli będziemy realizować to, co trener nam powie, to będzie dobrze. No, obawiam się, że Michasia wymięka, wiesz? Jednak powiedzieć na żywo, zadać pytanie, to nie jest to samo, co napisać, także... Ale słuchajcie, muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo dostałem takie zadanie od pewnego pracownika klubu, że mam pozdrowić wszystkie pszczółki, więc pozdrawiam wszystkie pszczółki, to jest taka nasza ekipa Łódzka. A my się możemy przyłączyć też? Tak jest, oczywiście, można się przyłączyć, więc pozdrawiamy wszystkie pszczółki. To pozdrawiamy wszystkie pszczółki. Cokolwiek to znaczy, to już nie musisz tego mówić tutaj. Nie, zostawmy. Pozdrowienia od szerszeni. Tak jest. No dobra, no co, myślę, że półtorej godzinki to będzie wystarczająco. Michasia wymiękła na sam koniec. Słabo, myśleliśmy, że się wykażesz tutaj i Serafin zostanie postawiony w ogniu pytań, ale niestety mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, może wtedy jakiś plik z pytaniami zostanie przez ciebie przygotowany. Dziękujemy wam, Serek, no co, dziękuję ci bardzo, nie tylko za tą rzecz, ale za wiele innych, za zaakceptowanie tego zaproszenia. Myślę, że za każdym razem jest coraz lepiej i mam nadzieję, że ten kontrakt zostanie podpisany i za każdym razem gdzieś tam cyklicznie uda się ciebie zaprosić i może w końcu trafi się taki Red Room, że będziemy już rozmawiać o jakimś dużym sukcesie, nie tylko tym prywatnym, ale też takim wspólnym piłkarskim. I mam nadzieję, że taka sytuacja będzie miała miejsce i tego ci serdecznie życzę, sukcesów sportowych, indywidualnych, ale też oczywiście i przede wszystkim chyba w Widzewie, bo gracie jako jeden zespół, nie tylko dla siebie, ale i dla nas. Także ja z mojej strony ci bardzo dziękuję i do usłyszenia, słowo jeszcze od Zizu i kończymy na dzisiaj. Ja również bardzo dziękuję i tego również sobie życzę i dziękuję panowie, było naprawdę miło, mam nadzieję, że dzisiaj też wszystko fajnie wyszło i dobrej nocy życzę. No dzięki, wyszło jak zwykle top. Mogę się tylko dołączyć do tego, że życzę ci tam czegoś ze stałego fragmentu, jeszcze dodatkowych jakichś liczb, to żebyś fajnie spuentował ten powrót na boisko po tej długiej przerwie. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Życzymy ci zdrówka i wygranej w poniedziałek. Tak jest. Dobrego wieczoru wszystkim.